Pokój Marvina to film psychologiczny w roli głównej z Meryl Streep. Aktorka wcieliła się w postać 50-letniej kobiety opiekującej chorym ojcem i zdziwaczałą ciotką. Pewnego dnia dowiaduje się, że ma białaczkę. Nasza recenzja jest krótka w przeciwieństwie do rozmów dyskusyjnego klubu filmu. Miłośnicy kinematografii spotykają się w pierwsze środy miesiąca, oglądają interesujące ich produkcje i komentują. Klub filmowy jest dla ludzi, którzy kochają kino, ale nie tylko kochają i chcą oglądać, ale też chcą o filmie rozmawiać, bo nawet samo wyjście do kina, gdyby to kino w Ostródzie było, to nie byłoby to, po prostu idziemy, oglądamy i idziemy do domu, a tu po każdym filmie możemy spokojnie porozmawiać, podzielić się wrażeniami i to głównie o to chodzi. Na początek jest krótkie wprowadzenie o filmie i o aktorach, a następnie seans na projektorze ostródzkiej czytelni. Spotkania pod nazwą Magia Kina odbywają się od kwietnia. Grono rozmówców stopniowo się powiększa, czas spędzany w czytelni powoli wydłuża. Rekord został pobity 11 maja. W wyniku ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek uczestnicy spędzili we wspólnym gronie 8 godzin. Ostatni klap spadł po pierwszej w nocy. Normalnie spotkania zaczynają się o 17 i trwają do 5 godzin. Mamy taką listę zrobioną, gdzie wiele osób dopisało filmy, które chciałby obejrzeć, o których chciałby porozmawiać. Opieramy się na razie na tych filmach, które mamy w domu. Czyli na płytach, które gdzieś tam były kupione przez naszych klubowiczów i wybieramy właśnie w ten sposób, żeby to był film, który zainteresuje większą ilość osób. Tu z nudy ani z głodu nikt nie umrze. Organizator trzyma pieczę nad wszystkim, począwszy od doboru repertuaru, a na poczęstunku skończywszy. Uczestnicy klubu nie muszą uiszczać żadnych opłat, jedynym ich zadaniem jest przyniesienie ze sobą dobrego humoru. Ta forma spędzania wolnego czasu przypadła mieszkańcom do gustu i domagają się więcej. Są głosy klubowiczów, że chcieliby spotykać się częściej i w wakacje na pewno będziemy spotykali się częściej, ale jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć jak często. Tak czy inaczej, pierwsze środy miesiąca są już zarezerwowane. Klubowicze spotykają się o 17 i oglądają ulubione pozycje filmowe. Jeżeli ktoś z Ostrudzian ma ochotę dołączyć do zespołu Magia Kina, nic nie stoi na przeszkodzie.